Gościem Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Tak, oczywiście, będziemy rozmawiać o gospodarce, ale no nie możemy też od tego uciec, czyli od bieżącego życia, to zacznijmy po kolei. Złożył już pan życzenia premierowi urodzinowe? Nie, jeszcze nie i nie sądzę, żeby jakakolwiek impreza z tej okazji była nie planowana. Będzie? Tego nie wiem, być może w gronie najbliższych przyjaciół, natomiast rząd ma w tej chwili poważniejsze zmartwienia na głowie niż obchodzenie czyichkolwiek urodzin. No na przykład ma takie zmartwienie jak pana słowa z weekendu. Na polskich zarodkach niemieccy naukowcy dokonują eksperymentów, życie straciło dziesiątki albo tysiące ludzkich istnień, mówił pan w TVN. Ma pan na to dowody? Przede wszystkim to jest zbitka dwóch fragmentów moich wypowiedzi, ale kilka lat temu, kiedy w kancelarii premiera przygotowywałem projekt ustawy bioetycznej, zgłosili się do mnie lekarze z kliniki in vitro i opowiadali o takich praktykach. Od razu chcę powiedzieć, że niestety te praktyki nie są sprzeczne z polskim prawem, bo nie mamy żadnego ustawodawstwa bioetycznego, w związku z tym wszystko wolno. Natomiast zarzuty pod moim adresem opierają się na kłamstwie, czyli stwierdzeniu, że w Niemczech nie wolno dokonywać eksperymentów na ludzkich zarodkach. Otóż wolno. Natomiast w Niemczech nie wolno tworzyć zarodków nadliczbowych. Jeżeli tam nie ma zarodków wytworzonych w Niemczech do eksperymentów, no to jest pytanie, skąd w takim razie biorą się te zarodki, na które naukowcy eksperymentują. To ja powtórzę pytanie. Ma pan na to dowody, że tam są polskie zarodki wykorzystywane do eksperymentów, czy nie ma? Mam informacje od lekarzy, że tego typu praktyki jak sprzedaż zarodków na badania naukowe, na przykład do Niemiec, się zdarzają. Jak będzie potrzeba, ujawni pan nazwiska tych lekarzy? Oni zgłosili się do mnie anonimowo, natomiast chcę też powiedzieć, że jeszcze raz powtórzyć, niestety takie praktyki jak handel zarodkami nie są w Polsce nielegalne. Małgorzata Kiedowa-Błońska, pana koleżanka partyjna odpowiada, powinna istnieć ochrona zarodków in vitro, ale to Gowin od kilku lat robi wszystko, by ona nie powstała. To w odpowiedzi, to w komentarzu na pana słowa. Szczególny komentarz, dlatego że od 5 lat gotowy jest mój projekt ustawy in vitro. A innego, rozumiem, pan nie bierze pod uwagę? Nie, biorę pod uwagę, tylko że nie ma odważnych w polskiej polityce, żeby jakikolwiek projekt forsować. To zanim jeszcze przejdziemy do spraw związanych z biznesem, z deregulacją i tak dalej, to jeszcze jedna rzecz, no nazwijmy to światopoglądowa, czyli ustawa o związkach partnerskich. Zamiast legalizacji nieformalnych związków, umowy dwustronne. Na to się pan i pana koledzy bliscy w poglądach w PO zgodzą już, czy też nie będzie zgody? Nie zajmuję się tą sprawą. Jest zespół powołany w klubie parlamentarnym. Oni mają wypracować jakiś kompromis. Jak pan widzi ten kompromis? Czy w ogóle pan nie widzi? Nie, widzę możliwości kompromisu według propozycji prezydenta Komorowskiego, czyli bez tworzenia nowej kategorii prawnej, instytucjonalnej, takiej jak związki partnerskie, natomiast z nowelizacją konkretnych rozwiązań ustawowych ułatwiających dwóm osobom pozostającym w trwałym związku rozwiązywanie praktycznych życiowych problemów, takich jak dostęp do informacji medycznej czy pochówek. Minister Budzanowski odszedł z rządu, tymczasem wicepremier Janusz Piechociński, to dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, mówi, że też się nad tym zastanawia. Co się dzieje w koalicji, pana zdaniem? Nie, przede wszystkim myślę, że te słowa premiera Piechocińskiego zostały nadinterpretowane. On powiedział coś takiego, że gdybym nie miał nic do powiedzenia w rządzie, to... A ma coś do powiedzenia? Oczywiście, jest człowiekiem numer dwa w rządzie jako wicepremier i minister. Ale o dymisji Budzanowskiego dowiedział się tak naprawdę z mediów, panie ministrze. Koalicyjnej, no właśnie, jest szefem partii koalicyjnej. Minister Budzanowski jest ministrem z puli Platformy Obywatelskiej. Czyli Piechociński nie powinien wcześniej wiedzieć tak naprawdę. To już jest kwestia jego ustaleń z premierem, z tego co mówi Janusz Piechociński. Umówili się z premierem w ten sposób, że jeżeli dymisje czy konsekwencje personalne będą dotyczyć resortów Platformy, to decyzję podejmie osobiście premier. Odejście Budzanowskiego to początek rekonstrukcji gabinetu, którą zapowiadał już wcześniej Donald Tusk? Nie wiem, czy początek. Myślę, że raczej należy
miałbym tę dymisję wiązać z konkretnym wydarzeniem, czyli ze sprawą tego niefortunnego memorandum. Natomiast oczywiście spodziewamy się wszyscy, mówię teraz i o ministrach, i o politykach Platformy, że do takiej szerokiej rekonstrukcji dojdzie. Pan też się spodziewa, jeżeli chodzi o własną osobę? Że może biorę być zrekonstruowany? Biorę to w pełni pod uwagę i przyjmuję to z całkowitym spokojem, dlatego że instytucje funkcjonują dobrze wtedy, kiedy jest czytelne przywództwo. Rząd funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy jest silna pozycja premiera. Premier powinien mieć pełną możliwość każdego dnia ustalić sobie taki skład rządu, który uważa za optymalny. W piątek. No, pan określił piątek jako swego rodzaju wielkim dniem, czyli przez Sejm przeszła ustawa wprowadzająca pierwszą tak zwaną listę deregulacyjną. Kiedy spodziewać się drugiej? Wybiegnijmy w przyszłość. To już jest decyzja kancelarii premiera, dlatego że ta druga transza jest wyszlifowana do ostatniego szczegółu. Ja się spodziewam, że że najpóźniej w maju ten projekt trafi pod obrady rządu. A wtedy w Sejmie wylądowałby? Wtedy w Sejmie wylądowałby jeszcze w maju. Trzecia transza? Trzecia transza, pracujemy nad nią intensywnie, głównie współpracując tym razem z Ministerstwem Gospodarki, bo w tej trzeciej transzy będzie dużo zawodów znajdujących się w gestii Ministerstwa Gospodarki, w tym na przykład zawody górnicze, które trzeba oczywiście deregulować z niezwykłą ostrożnością ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ale będą tam też niektóre zawody na przykład finansowe, dajmy na to zawód maklera. No właśnie, mają być maklerzy i doradcy inwestycyjni. Jaki los ich czeka z kolei? Tutaj decyzja będzie należała do Ministerstwa Finansów. Pierwotnie maklerzy i doradcy znajdowali się w drugiej transzy. Ostatecznie Ministerstwo Finansów poprosiło, żebyśmy przesunęli te zawody do trzeciej transzy. Wiem, że w przypadku maklerów minister Rostowski opowiada się za 100% deregulacją. Widział pan film Układ zamknięty? Widziałem ten film. Co więcej, znam wydarzenia, które stały się kanwą tego filmu. No i jaką miał pan refleksję, bardziej zawodową niż osobistą po tym filmie? Miałem przede wszystkim taką obywatelską refleksję, że ten film pokazuje niestety kawałek prawdy o Polsce. Mam nadzieję, że ta prawda właśnie odchodzi w przeszłość, to znaczy, że dzięki przełomowi, jakim była afera Rywina i potem cały szereg innych wydarzeń, dzięki 5 latom rządów Platformy i PSL-u, takie praktyki niszczenia uczciwych przedsiębiorców albo w ogóle znikły, albo no, pewnie bardziej realistycznie patrząc, należą dzisiaj do wyjątku. No ale ludzie, którzy tak naprawdę niszczyli pierwowzory tych postaci filmowych, zresztą nie tylko oni, bo do czynienia mamy tak naprawdę z wieloma tego typu rzeczami na terenie całego kraju, cały czas pracują, czy to w urzędach skarbowych, czy też w wymiarze sprawiedliwości. No właśnie, powinny pracować? W przypadku wydarzeń, które stały się osnową, no taką artystyczną osnową, bo ten film oczywiście nie rekonstruuje ściśle faktów, ale w przypadku tych wydarzeń chodzi o prokuratorów. Prokuratorzy mi nie podlegają, więc to jest pytanie do prokuratora. Ale rozumiem, że ma pan osąd. Powinni pracować, czy nie? Powiem tak, że gdyby ktokolwiek z pracowników nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale z urzędników państwowych dopuścił się takich czynów jak te, które są pokazywane na filmie, to oczywiście nie powinien pracować. Dzisiaj również spotkanie pana między innymi z przedsiębiorcami w Business Center Club, również to właśnie w pokłosiu po owym filmie. Co pan im powie? Powiem im, że polskie państwo jest zdecydowanie zbyt opresyjne, nie tylko w stosunku do przedsiębiorców, w ogóle w stosunku do obywateli. I opowiem im o różnych projektach, nad którymi pracujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Część już wyszła z ministerstwa. Projektach, które mają ograniczyć ingerencję państwa w gospodarkę. No to trzy najważniejsze i proste ruchy, które spowodują, że to państwo, jak sam pan zresztą nazwał dosyć szczerze, będzie mniej opresyjne. Ustawa deregulacyjna, te trzy transze, to jest pierwszy przykład. Ustawa o prokuraturze precyzująca obowiązki prokuratorów to drugi przykład. Nowe prawo upadłościowe, a ściślej rzecz biorąc prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, to trzeci przykład. Ale przypomnę panu redaktorowi, że w ubiegłym roku Polska została przez Bank Światowy uznana za lidera, jeżeli chodzi o ten
po poprawie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Awansowaliśmy o 19 pozycji, głównie ze sprawą zmian, które wprowadzam w wymiarze sprawiedliwości. Nie zmienia to faktu, że dalej jesteśmy na zawstydzającym 55. miejscu. Wyprzedza nas na przykład Rwanda, wyprzedza nas Białoruś, wyprzedza nas Kazachstan. I nie zmienia to również na przykład faktu, że w piątek były prezes wydawnictwa naukowo-technicznych Seredyński dostał 500 000 złotych odszkodowania od polskiego sądu za akcję CBA, która była, jak się okazało, niesłuszna. Tej sprawy akurat nie znam, no ale powiem tak, na swój sposób można z tej informacji wyciągnąć wniosek optymistyczny, że są jeszcze sądy w Warszawie, to znaczy, że jednak instytucje państwowe stają w obronie przedsiębiorców niesłusznie oskarżonych, ale oczywiście domyślam się, że dla osoby, którą pan wymienił, to jest dosyć gorzka satysfakcja. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.